Niczego, na tej, niczego, co możesz mieć na tej ziemi, nie weźmiesz ze sobą do wieczności. Każdy wie. Tylko chodzi o to, żeby z tą wiadomością, wiesz co, nie zamknę moich ust, dlatego że chodzi o twoją wieczność. Jesteś w kiepskim miejscu, skoro odrzucasz to, co teraz mówię. Dlatego że każdy człowiek potrzebuje poznać Boga. Każdy człowiek niby wie, że nie weźmie ze sobą do wieczności niczego z tej ziemi, ale tak naprawdę bardzo mało osób zatrzymuje się nad tym faktem. Ale to tak naprawdę jest. Do wieczności nic nie weźmiesz. Masz tylko jedno życie. Masz tylko jedno życie. Zainwestuj właściwie. I możesz spotkać Boga osobiście, dlatego że On nie jest daleko. To nie jest jakaś tajemnicza, abstrakcyjna postać albo siła. Bóg objawił się człowiekowi. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg, to zobacz, jaki jest Jezus. Dlatego że Jezus objawił Ojca. Stał się człowiekiem. Bóg stał się człowiekiem. I chodził po tej ziemi jako Jezus Chrystus. Żył bezgrzesznym życiem. I poszedł za ciebie na krzyż. Nie po to, żebyś dzisiaj odklepywał paciorki. Nie po to, żebyś odprawiał rytuały, bo to ciebie do niczego nie zaprowadzi. Chodzi o to, żebyś spotkał się z Nim osobiście. Chodzi o to, żebyś spotkał się z Nim i miał z Nim relację z serca do serca. I to jest możliwe. Możesz tak spotkać Boga. Możesz mieć z Nim relację z serca do serca. Bóg może być twoim przyjacielem, ale zaczyna się od To się zaczyna od krwi przelanej na krzyżu. Potrzebujesz się z Bogiem pojednać. Możesz się pojednać tylko przez krew Chrystusa. Tam do krzyża został przybity każdy twój grzech. Za każdy twój grzech, za twoją wolność od każdego twojego grzechu została tam zapłacona cena. Tylko że ty potrzebujesz to przyjąć. Dlatego, że to, że tam się to stało, nie oznacza automatycznie, że ty czerpiesz z tego profity. Żeby zaczerpnąć z tego, potrzebujesz to przyjąć przez wiarę. Potrzebujesz uznać, że potrzebujesz zbawienia, że potrzebujesz Zbawiciela. Potrzebujesz to uznać, że życie bez Boga jest błędem. Potrzebujesz uwierzyć w to, że Jezus oddał za ciebie swoje życie. Że umarł i że zmartwychwstał, że On pokonał śmierć i jest Panem życia i jest tym, który może Ci dać życie. Jeżeli uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, będziesz zbawiony. Jeżeli weźmiesz to, co On już uczynił na krzyżu 2000 lat temu, będziesz zbawiony. Nie wystarczy chodzić do kościoła. Tak naprawdę chodzenie do kościoła jeszcze nigdy nikogo nie zbawiło. Odgębnianie pobytów przez jakiś czas w jakimś budynku zwanym kościołem nikogo jeszcze nie zbawiło. Zbawia wiara w Jezusa. Zbawia prawdziwa relacja z Nim. Zbawia to, że przyjmujesz Jego zastępczą ofiarę. To zbawia. Jego krew zbawia. Nie żaden budynek, nie żadna religia, nie żadne rytuały. Krew Chrystusa zbawia. Twoja wiara w to, że On przelał za ciebie swoją krew. I zwycięży śmierć, zbawia. Więc uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem. Bo wiecie co, tak naprawdę na tej ziemi to chodzi o władzę. Chodzi o władzę. Ludzie mordują się ze względu na to, że chcą mieć władzę. I chcę Ci powiedzieć, że to chodzi też o władzę w Twoim życiu. Kto będzie w Twoim życiu panował? To chodzi o władzę. Kto będzie panował w Twoim życiu? Czy to będzie Bóg, czy to nie będzie Bóg? Bo jeżeli to nie będzie Bóg, to ktoś będzie w Nim panował. Nie jesteś Panem sam w sobie. Nie jesteś niezależny. Może Ci się tak wydaje, że jesteś niezależny, sam stanowisz o sobie. To nie jest prawda. Masz Pana. Czy jesteś tego świadom, czy nie? I jeżeli tym Panem nie jest Bóg, to jest Nim diabeł. Masz Pana, którym jest diabeł. Jeżeli nie należysz do Boga, to masz Pana, którym jest diabeł. Do kogoś, komuś służysz. Kwestia tylko komu. A diabeł szczególnie zależy na tym, żeby utrzymywać Cię w przekonaniu, że jesteś wolny, niezależny, światły, może wybitny humanista.
Dlatego, że jeżeli nie szukasz, to nie znajdziesz. Jeżeli nie szukasz i nie znajdziesz, to zginiesz. Na tym rzecz polega. Jezus oddał za ciebie swoje życie. On jako jedyny zmartwychwstał. On ujął się za tobą. On oddał za ciebie swoje życie. Możesz mieć życie przez to, co się stało w krzyżu Golgoty. Tylko potrzebujesz uczynić to swoim Panem i Zbawicielem. Potrzebujesz na Niego zawołać. Jeżeli otworzysz Mu drzwi swojego serca, oto On na 100% przyjdzie. Dlatego, że jest dobry i Cię kocha. Ale jest też sprawiedliwym sędzią. Więc jeżeli odrzucisz łaskę, to nie chciałabym być w Twojej skórze. I Jezus wraca na tę ziemię. Wraca tutaj jako potężny król, jako potężny sędzia. Póki jeszcze nie wrócił, możesz się z Nim pojednać. Możesz skorzystać z tego czasu łaski, który jest teraz. Możesz się upamiętać. Wciąż jest na to czas. Bo jeżeli tego nie zrobisz, a On wróci, to On tu wróci jako sędzia i będzie sądzić. Będzie Ciebie sądzić. Jedyna możliwość, żeby nie stanąć na sąd, to przyjąć ofiarę Jezusa przez wiarę, z łaski. Zbawienie jest za darmo. Zbawienie jest za darmo. Zbawienie jest z łaski. Nie możesz sobie na to zapracować. W żaden sposób nie możesz sobie na to zasłużyć. Możesz to tylko przyjąć. Jedyne, co możesz zrobić, to przyjąć już to, co się stało. Tylko tak możesz osiągnąć zbawienie. Przez krew Chrystusa. Дорогие друзья, мы вам хотим здесь сказать, что спасение только в Иисусе Христе, что Бог стал человеком, что пошел на крест, чтобы ты мог иметь жизнь. И сейчас Он обращается через меня, через моих друзей к тебе. Предлагает тебе жизнь. Это зависит от тебя. Примешь ли ты ее или нет. Спасение – это Божий подарок. Спасение – даром. Ты не в состоянии заплатить за это. Спасение по благодати. Ты можешь просто принять это, что Иисус сделал для тебя. Его распяли, чтобы ты мог иметь жизнь. И ты только можешь сейчас принять это, что Он сделал для тебя. Если ты примешь Его, если ты откроешь для Него свое сердце, если ты попросишь Его, чтобы Он стал твоим Господом и Спасителем, Он придет, Он спасет тебя. И когда умрешь, пойдешь на небеса и будешь с Ним. Но даже в этой жизни ты будешь просто счастливым человеком. Потому что Бог хочет быть твоим другом. Если ты смиришься и примешь Иисуса как своего Спасителя, Бог станет твоим другом. Это самое большое счастье знать Бога. Это очень ценно. Ничего ценнее, чем это. Спасение в Иисусе – это сокровище. Он единственный источник жизни. Ты можешь иметь в Нем жизнь в полноте. Просто нужно это принять по благодати. Иисус возвращается сюда, возвращается на эту землю уже быстро. Как судья возвращается, будет судить, когда придет. Поэтому нужно пользоваться этим временем, которое сейчас, и принять его, смириться, и принять его как своего Господа и Спасителя.